Istotą systemu odbierania odpadów jest recykling, czyli przetworzenie. Chodzi o to, by jak najwięcej odpadów można było powtórnie użyć jako przetworzone, albo nawet w ich pierwotnej funkcji. Celem jest jak najmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska. Ta zasada dotyczy zarówno odpadów zbieranych w pojemnikach, jak i zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Dlatego istotna jest segregacja odpadów na frakcje, które, właściwie wydzielone, mogą być przerobione i powtórnie użyte. Do tej pory zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbywające się dwa, trzy razy do roku polegały na tym, że mieszkańcy w wyznaczonym dniu wystawiali przy osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych sprzęta GD, meble, dywany i inne duże odpady. Początkowo wielkości zbieranych wielkich gabarytów świadczyły o tym, że mieszkańcy wykorzystują te zbiórki, by posprzątać piwnice i strychy. Było ich dużo, ale teraz sytuacja się ustabilizowała. W listopadzie bieżącego roku odbyła się kolejna wystawka polegająca na odbiorze odpadów wielkogabaretowych z użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas tej wystawki zebraliśmy około 148 ton odpadów Jest to około 50 ton odpadów mniej niż w poprzednich wystawkach. Jednak przy takim systemie zbierania odpadów wielkogabaretowych trudno osiągnąć wyznaczony cel, a więc wysoki poziom odzyskiwania odpadów do recyklingu. Powodów jest kilka. Wystawione przez mieszkańców odpady często są rozbierane i przez to niszczone przez zbieraczy złomu, a właściwie metali kolorowych. Przez to przy osiedlowych przokach robi się bałaga na wystawione przedmioty, w tym meble często ulegały zniszczeniu, czasem także z powodu warunków. Atmosferycznych. Tak odebrane odpady mogą mieć jedynie status śmieci zmieszanych, choć na terenie centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Próbuje się odzyskać do recyklingu to, co do tego się jeszcze nadaje. Ponadto w czasie zbiórek wielkogabarytowych mieszkańcy wystawiali nie tylko to, co powinni, ale praktycznie wszystko, łącznie z workami śmieci zmieszanych, co jeszcze powiększało bałagan. Niestety problem pojawia się cały czas. Wśród tych odpadów pojawiają się opony, niekompletny sprzęt elektryczny, elektroniczny, rozkręcony. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jak również zielone, pojawiają się również. Odpady zmieszane, mieszkańcy niestety traktują tę wystawkę jako możliwość pozbycia się wszystkich odpadów. Odpady budowlane, w tym także drzwi, które często widzimy na wystawkach opony i inne problematyczne odpady, powinny zostać odwiezione do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się przy ulicy Działkowej 18 w Polkowicach. Przypomnijmy droga jak na Szyb główny kopalni rudna a potem w kierunku na Tarnówek. Tam możemy oddać bez dodatkowej opłaty odpady zielone, kamienie, gruz, puszki po farbach, oleje silnikowe, ubrania, szkło, papier, tapety i wiele innych, które należy wrzucić do odpowiednich pojemników. Tam też można w ciągu całego roku odwieźć sprzęt AGD i meble bez oczekiwania na wystawkę. Jednak aby zwiększyć poziom recyklingu z odpadów trafiających na wystawki w nowym roku zmieni się system ich odbierania. Od 1 lutego zgodnie z nową umową wykonawca będzie zobowiązany zorganizować mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tak zwany gratowóz. Gratowóz yy, będzie jeździł w wybrane dni zgodnie z harmonogramem pod punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Będzie to stał w wyznaczonych godzinach mieszkańcy tylko i wyłącznie odpady wielkogabarytowe. Przęt elektryczny, elektroniczny, będą mogli przynosić do gratowozu. Będzie już panował jakiś ład, nie będą mieli możliwości pozbywania się wszelkich innych odpadów, będą one już wysegregowane i tylko takie będą przyjmowane do gratowozu. Warto przypomnieć, że nikt nie sprząta bałaganów wokół osiedlowych przoków za darmo, ponieważ firma odbierająca odpady ma także dbać o porządek w tych miejscach, a z powodu bałaganiarstwa, niefrasobliwości czy lenistwa mieszkańców trzeba sprzątać codziennie czy co drugi dzień to rośnie koszt obsługi mieszkańców, za który zapłacimy wszyscy w opłacie za odbiór odpadów. W naszym interesie jest wzajemne dyscyplinowanie się, a mandaty za zaśmiecanie osiedlowych przoków już są wystawiane. Ci, którzy nie dbają o porządek i właściwą segregację, będą musieli za to płacić. W kilku najbardziej problematycznych okach zainstalowano monitoring. Jednak można powiedzieć, że w ciągu 2,5 roku obowiązywania systemu zrobiliśmy jako społeczność związku gmin olbrzymi krok w kulturze gospodarowania odpadami. Uczymy się segregowania i osiągamy dobre efekty, ale jeszcze wiele zostało do zrobienia, bo celem jest rok 2030, kiedy na wysypiska nie będzie mogło trafić prawie nic.